Szybkie ogłoszenie, wpadajcie na grupę, tam też można zadawać pytania i najprawdopodobniej stamtąd tylko będę brał pytania do następnego odcinka i do następnych odcinków z innymi SCP, dlatego wbijajcie na grupę i tam piszcie pytania. Będą oczywiście odcinki, gdzie będziecie mieli pytać konkretne SCP, ale na grupie będą główne pytania, okej? Okay? Dobra, to skoro to już mamy z głowy, do odcinku. Odcinka? Jak to się odmienia? Witaj. Poproszono mnie, żeby trochę bardziej mówić oficjalnie, jak w aktach. Zapewne wiesz, że taki język jest bardzo... A, walić to, dobra. Po prostu przejdźmy do czytania pytań. Pytanie do SCP. Czy da się z tobą zakumplować, zaprzyjaźnić? Jestem jak najbardziej otwarty na przyjaźń, ale z osobami zarażonymi są pewne problemy. Czy potrafisz być szczęśliwy? Szczęście sprawia mi sprawowanie mojej pracy. To proste. Leczenie plagi. To moja radość. Pamiętasz, kiedy byłeś bez swojego ubrania? Masz na myśli moją szatę? Tak, pamiętam. Ale to było dawno temu. Zanim byłem tym, kim jestem. Aczkolwiek, jak już mówiłem, pamięć o tamtych wydarzeniach jest mocno zamazana. Dlaczego nie wiesz, że masz maskę? Dlaczego nie wiem, że mam co? Jaki kraj jest twój? To osobiste pytanie, nie wiem, czy też na nie odpowiesz. To żadna tajemnica. Anglia, Wielka Brytania. Czy masz rodzinę? Nie. A przynajmniej ta rodzina, o której pamiętam, już dawno przestała dla mnie istnieć. Co jeśli ktoś odetnie ci ręce? Nie widziałeś zapewne prób odcięcia mi ich. Racja. Ludzie nie wiedzą, w co się pakują. Co jeśli zabraknie plagi? Plagi nie zabraknie. A nawet jeśli, to będzie oznaczało, że jestem zwycięski. Czym są te płyny lub substancje, które są w twojej torbie? Te płyny. One... Powiedzmy, że wspomagają lekarstwo. Uśmierzają ból. Skoro ty jesteś świadomy, dlaczego nie wyleczysz siebie? Świadomość nie jest chorobą, ale ją powoduje. Ja nie jestem chory. Ja jestem lekarstwem. Co masz pod suknią, jeżeli możemy tak nazwać twoją skórę lub ubranie? Pod mą szatą jestem ja. Prawdziwy ja. Aczkolwiek przyległa ona do mnie w taki sposób, że w zasadzie sam nawet nie wiem, kim już jestem. Co myślisz o fundacji SCP? Fundacja. Dziwne miejsce, dziwne zasady. Ale wydaje mi się, że póki mam przerwę w swojej pracy, to dobre miejsce na odpoczynek. Czy SCP-008 mógłby cię zarazić? Nie. Gdybym się z nim spotkał, on prędzej zniknąłby na sam mój widok, niż ja zostałbym zarażony przez niego. Co sądzisz o SCP-999? Tak, znam tego małego Urwisa. Spotkaliśmy się kiedyś. Ach, ja bym dał, żeby znowu poczuć szczęście płynące z ów spotkania. Pytanie do 049. Skoro w przesłuchaniu powiedziałeś, że twoje lekarstwo jest najefektywniejsze, to uważasz ludzkość za plagę? Nie, w żadnym wypadku. Aczkolwiek jest coś. Jest coś w ludzkości, co sprawia, że plaga jak najbardziej ją przypomina. To jedna wielka iluzja, doktorze. Jedna wielka iluzja. Drugie pytanie. Możesz powiedzieć, jak się znalazłeś w... Chwila. W Anglii? No cóż, wracałem akurat z pewnego miasta, w którym, że tak powiem, załatwiałem pewne sprawy dotyczące mojej pracy. A wiecie, że przy moim obyciu ogólnie transport jest dość kłopotliwy, więc poruszałem się
w jednym miejscu przez dłuższy czas z jednego miejsca do drugiego, między dwoma miastami. I tak w końcu trafiłem do tego jednego miasta, w którym nie bywałem za dużo, ale widocznie wystarczająco dużo, żeby wasi agenci mnie znaleźli. Czy możesz zginąć? Tak, to chyba oczywiste. Każde stworzenie musi zginąć. Kiedyś, prędzej lub później. Jaki jest twój ulubiony SCP? Oczywiście, że SCP-049. A oprócz niego? No z tym się jeszcze nie zastanawiałem. Pozdrowisz masakrę na polu? Nie. Czy uważasz, że SCP-343 jest chory? Nie. Jagda wcale lekarstwa mógłby być chory. Tak jak już wcześniej mówiłem, wierzę w Boga, bo wydaje mi się, że On mnie powołał. Czy żyłeś w czasach Jezusa i czy uważasz, że był chory? Doktorze, po co zadawać to samo pytanie dwa razy z rzędu? Jak się czujesz, kiedy jesteś prowadzony przez ochronę bądź MTF? Czy czujesz dyskomfort? Powiem szczerze, czuję się wyróżniony, że mogę tutaj być. Wyróżniony, że mnie badacie? Chociaż to ja powinienem badać was. Kto jest twoim stwórcą? Nie mam stwórcy. Ale nie twierdzę też, że sam powołałem się do życia. Po prostu nie pamiętam. Skąd wziął się pomór i kiedy skończysz go leczyć? Pomór wziął się z najczarniejszych otchłani serc ludzkich. Pomór to coś, co wyleczyć mogę tylko ja. I leczenie go nie zakończy się zbyt szybko. Tej daty nawet nie znam ja. Ani godziny, ani dnia. Czy wiesz, że są jakieś pajace, które się pod ciebie podszywają? Powoli ich eliminujemy. Pi, zawsze tacy byli. Fałszywi prorocy. Fałszywe lekarstwa. Zatruwające tylko życie ludziom. Dlaczego wykonujesz swoją pracę? Nie mam innego wyboru. Na to się zrodziłem i na to powstałem, żeby służyć ludziom moim lekarstwem. Czy czujesz się dobrze tam, gdzie teraz jesteś? Nie wiemy, czy czegoś ci nie trzeba? Nie, wszystko w porządku, spokojnie. Jak widzisz wszystko dookoła, przecież jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy chorzy. Może to przez tą maskę źle widzisz? Nie, ja wiem. Ja dobrze widzę. Widzę więcej niż wy. To wszystko na dziś. Więcej to już tajemnica.